Cześć, siemanko, jestem Korpa Cwieśniki, wreszcie jest film. I dziś jest właśnie pożegnanie ryb z akwarium, ponieważ już tam tlenu im zabrakło, filtr nie chodzi tak jak powinien. No i tutaj właśnie żegnam teraz ryby, kończę już z akwarium. Akwarium przeznaczę dla gliz, tam będę hodował glizdy. No i jest tutaj tak, są dwa amurki, jeździot, kiełbie, karpko i... No i tutaj jest ryba, która się urodziła i wraca do swojego prawdziwego domu. Jesteśmy tu nad stawem, gdzie wpuszczaliśmy płotki. No i może zacznę od jakiejś tam pierwszej rybki, to będzie... A i kiełbie też będę wpuszczał. O, jest tutaj. O, do swojego naturalnego, bo są bardzo fajne, zdrowe. O, o. Popłynęła, dobra, nice. Oj, stoi nawet. Ale fajnie, no bo do swojego naturalnego środowiska poszły. No. Trochę zimno, ale dobra. No i teraz. I leci. Rybka, która się tu urodziła. Ale no, pewnie szczupak zje. A może się uratuje. O, widać. Zobacz, zobacz. Jak fajnie. Nie będę dodawał do żadnego basenu tam. Nie będę nikomu sprzedawał. Bo no, nie opłaca się. O, taka płoteczka. Malutkie. No. O. Widać, jak rybki pływają. Zrób zdjęcie, jak pływają. Na miniaturkę. Tam są. A dobra, to może koika weźmiemy. Ale to jeszcze nie. Są fajne, żywe, zdrowiutkie, także nie ma. O, o, wzręgi ładne. No, trochę będą ten się stresować, bo no nigdy, nie no, nie, nigdy jeszcze nie byli, były w takim dużym, ale no już dawno. O, jakie ładne kolorki nawet. Jakie fajne. O, trochę zimno było, ale dobra. No i teraz lecimy z... Może z kiełbiami. Tutaj jeszcze nigdy nie było kiełbi. Ale no. O, takie kiełbie. Cicho. No i może teraz polecę z... O kurwa. No i miałem... I chciałem złapać kiełbia, a rak wziął. Ale raka do rzeki wrzucę. I teraz no. O. Kiełbia, o. Ładny kiełb. Gdzie te rybki są? Tutaj. O, ładny kiełb. Chlup. Ta kiełb jest z rzeki. Tam kolega złapał. No i teraz lecimy z... A, jest jeszcze mała płoteczka. Tak? To... A nie, nie. Zastopimy. No, była płotka, ale niechcący wypuściłem. Spadła, ale tam pływa, widać nawet. Teraz lecimy z może... Tym... karpiczkiem. A kurde, jakie piękne, zobaczcie na super karpik i polecam koledze All Carp Fishing, żeby też wypuścił wszystkie ryby. O, i od razu zrób zdjęcie. O, zobaczcie jaki ładny, o ja, dokładnie to. No, może szczupak go pożreć, ale może urośnie i będzie ładny, wielki. Teraz lecimy z amurami, zrób zdjęcie na pamiątkę. O. Amuryk, o, tak, może. O, dobra. Amurki, bo amurki mogą przeżyć tu, bo nie były tak długo jakoś u mnie w akwarium. Są od niedzieli, a jest dzisiaj środa. No i tutaj jest tak, kolejny amurek. O. Widać nawet, ale karpika już nie widać. Szczupak może. No i teraz lecimy z... najlepszą rybą jest to jesiotr. O, jest taki jesiotr, jak widać żyje. O, rób zdjęcie też. Dobra, szybko wypuszczamy. O, popłynął, dobra, nice. No i to było właśnie żegnanie z moimi rybami. Mam nadzieję, myślę, że jeszcze
Jeszcze kiedyś wezmę te ryby. Będę miał w akwarium jakieś. No ale no. Ale zobaczę jak to wszystko się potoczy. Karpika nie widać, odpłynął, niech rośnie i no, jeszcze też odpłynął, tam stoi znaczy teraz. No i subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć!